Enjoying yourself? Having a nice time? I didn't expect the Spanish Inquisition. No one. No.
rodziny i jej pierwszorzędne zadanie. W wypełnieniu tego zadania rodzice nie mogą być zastąpieni przez nikogo. Nikomu też nie wolno odbierać rodzicom tego pierwszorzędnego im zadania. Amen. Jednocześnie nie dosyć przypominać, że wypełnienie tego zadania stawia przed rodzicami godziwe wymagania. Rodzice sami muszą być dobrze wychowani, a żeby wychowywać. Sami też wciąż muszą się wychowywać. W takiej postawie wewnętrznej proces wychowania może być pomocny. Chcemy, by rozwój społeczeństwa był prawdziwie i
być uszanowana podstawowa więź istniejąca między pracą i rodziną. Owe pierwotne i niezbywalne znaczenie pracy dla domu i wychowania dzieci. Prawo dostępu do różnych zadań publicznych, przyznawane kobiecie na równi z mężczyzną, nakłada równocześnie na społeczeństwo obowiązek troski o rozwój takich struktur pracy i takich warunków życia, których kobiety zamężne i matki nie będą zmuszane do podejmowania pracy poza domu, a ich praca w domu zapewni rodzinie przestrzenny rozwój. Macierzyńskie trudu potrzebują szczególnie dzieci, aby mogły rozwijać się jako osoby odpowiedzialne, religijnie i moralnie dojrzane oraz psychicznie zrównoważone. Dobro rodziny jest tak wielki, iż słusznie żąda ono od współczesnego społeczeństwa wszędzie na świecie. Dowartościowania zadań macierzyńskich w strukturach prowadzących awans społeczny kobiety i zakładających konieczność podejmowania pracy zarobkowej poza domem. Chcić swoich rodziców. Muszą być uważane
przyjmowane jako dar Boga. Tak, każde dziecko jest darem Boga. Dar to trudny niekiedy do przyjęcia, ale zawsze dar bez ceny. Trzeba najpierw zmienić stosunek do dziecka poczętego. Nawet jeśli pojawiło się ono nieoczekiwanie, mówi się tak, nieoczekiwanie. Nigdy nie jest ono intruzem ani agresorem. Jest ludzką osobą, a zatem ma prawo do tego, aby rodzice nie skąpili mu daru z samych siebie, choćby wymagało to od nich szczególnego poświęcenia. Świat zmieniłby się w koszmar, gdyby małżonkowie, znajdujący się w trudnościach materialnych, widzieli w swoim poczętym dziecku tylko ciężar, zagrożenie dla swojej stabilizacji. Gdyby z kolei małżonkowie dobrze sytuowani widzieli w dziecku niepotrzebny, a kosztowny dodatek życiowy, znaczyłoby to bowiem, że miłość już się nie liczy w ludzkim życiu. Znaczyłoby to, że zupełnie zapomniana została wielka godność człowieka, jego prawdziwe powołanie, jego ostateczne przeznaczenie. Podstawą prawdziwej miłości do dziecka jest autentyczna miłość między małżonkami, zaś podstawą miłości zarówno małżeńskiej, jak rodzicielskiej jest oparcie w Bogu. Właśnie to Boże Ojcostwo. Boże Ojcostwo. Kiedy małżonkowie starają się o to, żeby samych siebie składać sobie wzajemnie w darze, kształtują w sobie w ten sposób prawidłowe postawy rodzicielskie. Przecież w wychowaniu dziecka chodzi nie tylko o to, żeby się dla niego poświęcać. Chodzi o to, żeby się poświęcać w sposób mądry, tak aby je wychować. Aby wychować je do prawdziwej miłości. Do prawdziwej miłości wychowuje się także wymagając. Ale tylko miłując można wymagać. Można wymagać, wymagając od siebie. Dlatego też ze względu na dobro przyszłego pokolenia ważne jest, aby małżonkowie utrwalali, uszlachetniali i pogłębiali swoją wzajemną miłość.
nie ominął rodziny. Nie ominął on niestety Polskie. Powoduje tyle obrazy Boga. Jest przyczyną wielu nieszczęść i zła. Dlatego jest przedmiotem szczególnej wrażliwości, szczególnej troski Kościoła. Za cyframi, za analizami, za opisami stoi tu zawsze żywy człowiek. Tragedia jego serca, tragedia jego życia, tragedia jego powołania. Rozwód, wysoka liczba rozwodów, trwałe skłócenia i konflikty w wielu rodzinach, a także długotrwałe rozstania na skutek wyjazdu jednego z małżonków za granicę. Oprócz tego coraz częściej dochodzi do zamykania się rodziny wyłącznie wokół własnych spraw, do jakiejś niezdolności otwarcia się na innych, na sprawy drugiego człowieka czy innej rodziny. Co więcej, zanika czasem prawdziwa więź wewnątrz samej rodziny. Brakuje niekiedy głębszej miłości nawet między rodzicami i dziećmi, czy też wśród rodzeństw. Chciałbym tu zapytać tych wszystkich, którzy za tę moralność małżeńską, rodzinną mają odpowiedzialność. Tych wszystkich, czy wolno im lekkomyślnie narażać polskie rodziny na dalsze zniszczenie? Nie można tutaj mówić o wolności człowieka, bo to jest wolność, która zniewala. Tak, trzeba wychowania do wolności. Trzeba dojrzałej wolności. Tylko na takiej może się opierać społeczeństwo, naród, wszystkie dziedziny życia. Umieje świat o każdym dom rozjaśnić, kto wie jest życie, ono śmierć zwycięża. Ufam Tobie, miłosierdzie.
do tego, by nas skłonić do dzielenia się braterstwem tym wszystkim, czym jesteśmy i co mamy z woli Chrystusa. Ona jest potężnym bodźcem do dialogu, w którym słuchamy siebie i poznajemy siebie wzajemnie. Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo. Thank you.
Chcę wam powiedzieć wszystkim, a zwłaszcza młodym, nie ustawajcie w modlitwie. Trzeba zawsze się modlić, a nigdy nie ustawić, powiedział Pan Jezus. Módlcie się i kształtujcie poprzez modlitwę swoje życie. Nie samym chlebem żyje człowiek i nie samą doczesnością i nie tylko przez zaspokajanie doczesnych, materialnych potrzeb, ambicji, żądań. Człowiek jest człowiekiem. Nie samym chlebem żyje człowiek, ale wszelkim słowem, które pochodzi z ust Bożych. Jeśli mamy żyć tym słowem, Bożym słowem, trzeba nie ustawać modlitwy. Może to być nawet modlitwa bez słów. Niech więc z tego miejsca do wszystkich, którzy mnie słuchają, tutaj albo gdziekolwiek, przemówi to proste i zasadnicze papieskie wezwanie do modlitwy. A jest to wezwanie najważniejsze. Najważniejsze, najistotniejsze orędzie. Yeah.
To jest pierwsza część, kiedy usłyszeliśmy, jaki potencjał te dziewczyny w sobie mają. Za chwilę zobaczymy, jak one się potrafią poruszać, a potem zapraszam na drugą część odsłony tego tutaj pięknego naszego chóru, zaskakującą. Teraz, panie Andrzeju, zapraszam z zespołem. Chwila oddechu, dużo było słów. Nie ma.
Nie powiedziałam jeszcze ważnej rzeczy, przepraszam. Są dzieci. Do naszego chóru stacjonarnego dołączyły dzieci z grupy dochodzącej, które same chciały, jak usłyszały te próby i śpiew, same chciały do nas dołączyć, więc jakby jest to jeszcze jeden wymiar chóru. I my, które tutaj zmagamy się w internacie i ci, którzy przychodzą do świetlicy środowiskowej i gościnnie na występie tu gościmy tą oto najmłodszą uczestniczkę, która na końcu powiem, kim jest. Thank you.
pewna, na jej końcu światłość jest, która wciąż mi mówi, jak mam dalej iść. Banał, nie? Dobra, to próbujemy. To co, razem z zespołem? Słuchajcie, to zespół śpiewa, ja pokazuję, a my razem tańczymy. Co? W końcu jesteśmy na koncercie. Cieszę się, bo Jezus zbawił mnie.
powolutku z naszym zespołem, z naszym chórem, zgodnym chórem, ale jeszcze ostatnia rzecz, właściwie setno tego dzisiejszego dnia i chyba z tym pójdziemy dalej, bo jeszcze przed nami i trochę. Więc posłuchajcie, co dziewczęta chcą wam powiedzieć. Zapraszamy wszystkich teraz.
dobrze? Do tego maratonu. Otóż celem maratonu jest wspólna rodzinna zabawa. Każda grupa wraz ze swoimi rodzicami, opiekunami i rodzeństwem tworzy jedną wspólnotę rodzinną. Na podwórku są porozstawiane różne transparenty z takimi hasłami jak wspólnota, wzajemna troska, miłość, uwaga, odpowiedzialność, siła jedności i radość. Wszystkie te konkurencje, uwaga, trzeba przejść. Tutaj są takie paszporty rodzinne i ta grupa, która przejdzie pomyślnie wszystkie te punkty, zgłasza się wtedy z taką karteczką, na której widnieją wszystkie pieczątki, do pani dyrektor i ona dalej daje przepustkę na grilla. Także zapraszam. Zaczniemy od grupy szóstej i pani Marta Kucińska. Enjoying yourself? Having a nice time. I didn't expect the Spanish Inquisition. No one.